Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ale tak naprawdę akupunktura właśnie o tym jest. Ona nie jest o wbiciu igieł, bo to byłoby zbyt proste. Ona jest właśnie o tym, żeby dotrzeć do tej energii i tę energię poruszyć, poprowadzić, zmniejszyć jej ilość, zwiększyć jej ilość. No tak jakby jest tych technik, jest bardzo dużo. Technik jest bardzo dużo. Natomiast rzeczywiście akupunktura, ten moment taki, że czujesz, że to się dzieje, to odczucie właśnie chi, które się pojawia, to się po chińsku nazywa dei chi, ono jest konieczne. Po prostu jeżeli tego nie ma, no to tak jakby ktoś ci po prostu powbijał igły. To nie ma, nie będzie tego efektu. Ten efekt jest konieczny i jego też jako akupunkturzyści szukamy razem z pacjentem, pytając się jest i potem pacjent wjeżdża. Jeszcze kopną prąd? I wiadomo, że jest. Faktycznie jest tak, że różne punkty mają różną wrażliwość. Są punkty, które są bardziej wrażliwe, są punkty, które są po prostu mniej wrażliwe, albo ten kanał jest trochę głębiej, więc czasami trudniej się do nich dostać. Ale wracając do tego, co zapytałaś, ja na przykład w swojej praktyce mam sporo akurat kobiet, które zatrzymują wodę. Diagnostycznie to są różne przyczyny, natomiast zewnętrznie są to spuchnięte stopy bardzo często, znaczy stopy, kostki, łydki albo obrzęki na twarzy, takie, z którymi sobie rzeczywiście dziewczyny nie dają rady, czyli piją zioła diuretyczne, bo im się to wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie z tego wszystkiego, czyli różne skrzypy i pokrzywy, natomiast to cały czas wraca. I na przykład ja mam z tym bardzo dobre doświadczenia, z takimi właśnie problemami dnia codziennego, że po kilku zabiegach, bo to przeważnie jest rzeczywiście trzeba regularnie pochodzić przez jakiś czas, powiedzmy po 10 zabiegach akupunktury, rzeczywiście wraca ten przepływ, wraca metabolizm tak, że te obrzęki schodzą i wraca wszystko do normy, tak to nazwijmy. To jest jedna z takich rzeczy, które u mnie się bardzo często zdarzają. Regulowanie systemu trawiennego, czyli wszystkie zaparcia, wzdęcia, niestrawności, przelewanie się, bulgotanie w brzuchu, poczucie takie rozpierania w brzuchu. To też bardzo, bardzo fajnie akupunktura tutaj będzie pomagała, chociaż tutaj też dieta będzie potrzebna. W leczeniu bezsenności akupunktura świetnie się sprawdza. Też właśnie w takiej formie wyciszania umysłu, takiego jak mamy taki stan pędzącego umysłu i skaczącego, to właśnie poprzez takie techniki redukujące i takie uspokajające rzeczywiście wraca ten spokój. Bóle głowy też bardzo ładnie można wyprowadzić zabiegami akupunkturowymi. No i oczywiście traumatologia, tak? To jest w ogóle niezwykłe, jak te zabiegi manualne zupełnie inaczej przeprowadzane niż w konwencjonalnej medycynie sportowej, jakie mają piękne efekty, tak? Ja sama to ćwiczyłam na sobie i na wielu osobach, na przykład ze skręconymi kostkami. To jest taka bardzo częsta przypadłość gdzieś na jakichś wycieczkach czy na wyjazdach, że ktoś spadnie z krawężnika i ta opuchnięta kostka i boli i tak dalej. I tak jak pierwsze zalecenie jest obłożyć lodem, pewnie znasz to w medycynie chińskiej inaczej leczy się masażem, ciepłem i akupunkturą. I bardzo często po jednym albo po dwóch zabiegach ta opuchlizna schodzi i przestaje boleć. I to jest naprawdę niezwykłe po prostu, kiedy po pół godzinie takiej pracy i właśnie manipulacji igłami widzisz, że ta opuchlizna następnego dnia, ktoś, kto nie mógł stanąć na nogę, nagle normalnie funkcjonuje. Więc to spektrum jest, jak widzisz, bardzo duże. Ale oczywiście to nie jest tabletka przeciwbólowa. To są zabiegi, na które trzeba chodzić regularnie. Czasami trzeba chodzić na nie 2 razy w tygodniu przez kilka miesięcy, żeby tę zmianę wprowadzić. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.